Piotr Herman l Cześć! Nawet nie wiem, jak określić dzisiejszą pogodę. Wczoraj o tej porze nagrywałem było naprawdę jasno, jakby to był środek dnia. Dzisiaj powiem tak, dzisiaj mam taki mniejszy półmrok, więc znowu już doświetlam się lampą specjalną do kamery i mówię do ciebie. Mamy dziś 28 czerwca i 28. czerwoną infografikę. Prowadzącą do kursu Podstaw Wywiadu Bezpieczeństwa Biznesu CSI, czyli Corporate Security Intelligence, CCSIF. Jest to 28. infografika, co oznacza, że za tydzień, za tydzień, 5. spotkamy się już na webinarze. Zobaczymy. ol, fajnie stoją. Zobaczymy się na webinarze w godzinach wieczornych. O wszystkim będę informował, będę wysyłał newsletter, będę jeszcze dokładnie mówił, która godzina, gdzie, co, jak, dam znać, dam wszystkie linki, na pewno się zobaczymy. 28. Infografika poświęcona jest systemom bezpieczeństwa. Co oznacza, że był już wywiad, była analityka i przechodzimy płynnie, bardzo płynnie do tematyki bezpieczeństwa biznesu. Działania w tym zakresie dotyczą zarządzania ryzykiem zagrożeń w biznesie w celu zagwarantowania rozwoju tego biznesu. To jest bardzo proste, nie? Podobnie jak zagrożenia. Bo jakie zagrożenia? O czym my mówimy? Ja mógłbym mówić o bardzo dokładnych zagrożeniach, to by trwało długo, długo, długo. Zresztą o każdym z tych mikrozagadnień, które poruszam. Można napisać taką wyciśniętą esencję, tak? To można napisać książkę taką bardzo, bardzo skoncentrowaną, 50 do 100 stron to na każde takie mikrozagadnienie. Także mm, o samych systemach bezpieczeństwa, o których dzisiaj mówię. Yy, o zagrożeniach, o zagrożeniach również, bo zagrożenia trzeba znać. Ale co do zasady, możemy sobie powiedzieć, że są dwa rodzaje zewnętrzne i wewnętrzne. To są takie źródła potencjalnej szkody, które są, pochodzą e, skierowane na biznes, które pochodzą z zewnątrz, z otoczenia konkurencyjnego i to zarówno bliższego, jak i dalszego. Czyli z bliższego, tam gdzie są interesariusze, oraz z dalszego, tam gdzie są czynniki, które wpływają na prowadzenie biznesu, e, jak i ze środowiska wewnętrznego firmy. Zagrożenia w zewnętrzne, może tak bardzo ogólnie powiem, tak jak powiedziałem, w otoczeniu zewnętrznym występują, w otoczeniu konkurencyjnych, konkurencyjnym i zaliczamy do nich zarówno działalność człowieka na szkodę firmy, jak i pośrednio działalność człowieka, czyli kształtowanie danych czynników, które wpływają na prowadzenie biznesu które prowadzą albo do ograniczenia możliwości działania, albo do spowolnienia działalności działania, albo w ogóle do całkowitego zaprzestania działania naszego biznesu, przepraszam, naszej firmy. No to chyba jest zrozumiałe, jasne i proste, nie? No a z kolei, czy zagrożenia wewnętrzne, to są te, które mają zwykle związek z działaniem spoza firmy, nie zawsze, ale działają od środka. No jeżeli jakiś człowiek, powoduje zagrożenie, także zagrożenie występuje. To niekoniecznie wynika to tylko i wyłącznie z jego nieuwagi, zupełnie nieświadomego działania, ale to może wynikać ze świadomego działania w dodatku na skutek działania osób trzecich, które, powiem tylko krótko, namówiły daną osobę do takiego działania, ale oczywiście jest tylko część, mała część zagrożeń wewnętrznych. Trzeba sobie zdawać sprawę, że mówiąc wewnętrzne, to również ma powiązania zewnętrzne. Jest to istotne dla audytorów śledczych, chociażby wyszukiwanie, ujawnianie takich powiązań. Tak, a zachowania pracowników to jest w ogóle odrębny zupełnie z punktu widzenia bezpieczeństwa problem albo problematyka, no nie problem, problematyka. Szczególnie tych działających na szkodę i, 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 i tym się zajmujemy. W, w zakresie tego, czy co nazywamy dochodzeniami wewnętrznymi bądź, bądź audytem śledczym. Przepraszam, znowu, że z w ustach. Natomiast, dobra, mówimy o bezpieczeństwie, ale to też trzeba sobie uświadomić, o czym my mówimy, bo zwykle myśląc bezpieczeństwo, my myślimy sobie security, tak? Firma ochraniarska, którą firma wynajęła, bo zazwyczaj tak jest, albo nawet korzysta, korzystając na przykład z biurowca, i to jest to, co nazywamy bezpieczeństwem. No, no, jest to wielkie nieporozumienie. To jest zaledwie niewielka część tego, co mieści się w kategoriach bezpieczeństwa biznesu. Na bezpieczeństwo składa się bezpieczeństwo poszczególnych obszarów owo materialne, tak? czyli fizyczne i techniczne. Czyli właśnie to security, o którym mówimy, ale nie tylko, bo w ten obszar, w ten zakres wchodzi również to, co nazywamy kontrwywiadem gospodarczym, a jest to dość jasno i ściśle określona dziedzina wiedzy. To nie jest coś z księżyca, ludziom się często tak wydaje, że no, kontrwywiad, o czym on jest. Nie, to jest bardzo, bardzo jasno określone. Zresztą temu właśnie na ten temat popełniłem wraz z Tomkiem Safiańskim Pawłem Łabuzem książkę Ochrona Przedsiębiorstwa przed Szpiegostwem Gospodarczym, gdzie bardzo jasno przedstawiamy klarownie, czym jest kontrwywiad gospodarczy. Czym jest, jak działa, co chodzi w jego skład? No, okazuje się, że to są bardzo, bardzo jasne, bardzo zrozumiała wiedza i olbrzymia zakres jest ogromny. Kolejny obszar to obszar prawny. No, to już o tym mówiliśmy i to całkiem niedawno, prawda? Obszar fin bezpieczeństwa finansowego. O finansach również mówiliśmy. To chodzi o to, żeby zapewnić płynność finansową firmie i tyle. O tym mówiliśmy przy, kiedy omawiałem analizy finansowe i ekonomiczno-techniczne. Jakie jeszcze? Bezpieczeństwo ciągłości działania, co jest bardzo istotne. Chodzi o to, żeby bez względu na to, co się dzieje. Weźmy dzisiejszą dobę, tak? Cokolwiek się dzieje, zapewnić firmie ciągłość jej działania. Ona nie może zaprzestać działania. Jeżeli zaprzestanie działania, no to już mamy po biznesie. No tak to wygląda. I ostatnim takim obszarem, chyba z tych wszystkich, które wymieniłem, będzie cyberbezpieczeństwo. I cyberbezpieczeństwo też olbrzymia dziedzina wiedzy, i też nie do pojęcia, tak naprawdę, przez jedną osobę, dlatego że na cyberbezpieczeństwo składają się dwa takie potężne piony. Jeden to jest to, co, o czym myślimy, kiedy mówimy o cyberbezpieczeństwie czyli no, ludzie i infrastruktura, który, który, którzy zajmują się, Infrastruktura, która służy do zapewnienia bezpieczeństwa naszych serwerów, komputerów i tak dalej. Czyli całe te security IT nazwijmy. Tak bardzo ogólnie, bo, bo nawet w książce, o której przed chwilą mówiłem, tłumaczę, że to, to nie jest tak jasno i prosto zrozumieć. Natomiast nazwijmy to tą security IT, tak? Czyli ludzie, specjaliści, informatycy i, 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 i cała infrastruktura komputerowa, to jest jedna, a drugie. To jest pion prawno-organizacyjny. Jak wygląda cyberbezpieczeństwo od strony prawnej oraz od strony organizacji, organizacyjnej. No i, i jeśli chodzi o koncepcję CSI, to właśnie zajmujemy się cyberbezpieczeństwem od strony prawno-organizacyjnej. My zajmujemy się organizacją i nadzorem od tej strony, żeby to funkcjonowało. Nie będziemy specjalistami od zabezpieczenia cyberbezpieczeństwa w znaczeniu no czerwonych drużyn, niebieskich drużyn papu, czyli co, jakie to są popo fioletowe tak, no, purpurowe drużyny no nieważne, w każdym bądź razie nie będziemy się tym zajmować ja się też na tym nie znam cyberbezpieczeństwo interesuje nas od strony prawno-organizacyjnej a kiedy to już zorganizujemy to oddajemy działkę fachowcom, którzy się tym zajmują i z punktu widzenia, jeżeli mamy te obszary, o których powiedziałem, to z tego punktu widzenia tworzymy dopiero wszelkie polityki, a później systemy bezpieczeństwa. Polityki, a później systemy. Polityka bezpieczeństwa zawiera w sobie tak. Tam są podstawowe wymogi bezpieczeństwa, są wy, 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 wyznaczone określone standardy i są określone wytyczne. Jest to taki dokument, który zawiera cele, strategie, działania określające sposoby zarządzania danym obszarem bezpieczeństwa. To jest chyba dość jasne, tak? Czyli wymogi, standardy i wytyczne. I dopiero na podstawie takiej polityki bezpieczeństwa, którą już sobie określimy, tworzymy poszczególne systemy. To jest właściwa droga. Nie robimy systemu na wariata, a potem dorabiamy do tego polityki, bo bo to nie będzie działać. Oczywiście ja zdaję sobie sprawę, że w warunkach szczególnie polskich liczy się papier, tworzy się te polityki bezpieczeństwa, takie to miszcza, że to się do niczego nie nadaje, ale jak będzie kontrola, świetnie, świetnie, no nie, że nie będzie można znaleźć kozła ofiarnego, tyle że to nie będzie działać. Więc trzeba robić z głową i wypośrodkować. Droga jest taka: najpierw polityki bezpieczeństwa, a dopiero później tworzymy na jej podstawie, czy na ich podstawach tych polityk, systemy bezpieczeństwa. Systemy bezpieczeństwa, czyli zespoły wzajemnie powiązanych elementów i prawa, i procedur. To są właśnie systemy. Zauważ, jak istotne jest, żeby działać zgodnie z obowiązującym prawem. Czyli prawa, procedury. No i trzeci taki komponent bardzo istotny: rozwiązania technologiczne. Te, które, te rozwiązania, które są ukierunkowane na. Na monitorowanie konkretnych zjawisk związanych z bezpieczeństwem firmy, bo bezpieczeństwo firmy zapewniamy w ten sposób, że my monitorujemy, a pamiętamy, że monitoring to jest również influencing i, i chodzi o to, żeby wyprzedzać zagrożenia, nie gasić pożary, jak już powstaną, te też, ale wiele tych pożarów w ogóle nie wybuchnie, jeżeli będziemy zapewniać bezpieczeństwo firmie. No tak, to po prostu działa. I to wszystko to są elementy zarządzania ryzykiem, elementy reagowania kryzysowego, no nie zarządzania kryzysowego, zauważ powiedziałem, tylko reagowania kryzysowego, jak również zarządzania ciągłością biznesu i, i zapewnienia bezpieczeństwa łańcuchów dostaw. No to jest właśnie klucz bezpieczeństwa biznesu, co teraz wymieniłem. No i, i w tych obszarach się w tych obszar, na tych obszarach się skupiamy. Eee, coś jeszcze mógłbym Ci ciekawego powiedzieć z punktu widzenia bezpieczeństwa biznesu? Poza, no poza tymi, co wymieniłem, te wszystkie obszarami, systemami, bo tak naprawdę w, 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 to wszystko to są poszczególne systemy bezpieczeństwa biznesu. Mamy również inne systemy, które tworzymy, które działają w firmie w mniejszym, w większym zakresie, ale są. Na przykład systemy zarządzania jakością. Tak, to też należy w zakres bezpieczeństwa biznesu. Opieramy to oczywiście na, na, na tym, co istnieje. Czyli zwykle na normach międzynarodowych oraz na wytycznych krajowych, jeśli takie są. Najbardziej znaną taką normą zarządzania jakością, no to po prostu sztandarowa, to jest chyba ISO 9001. Z takich bardzo bliskich bezpieczeństwu biznesu, to jest system przeciwdziałania korupcji, i tutaj mamy prawo. Krajowe, mamy wytyczne krajowe, chociażby CBA CBA, ale mamy również międzynarodową normę, na której możemy się oprzeć te nasze rozwiązania, czyli ISO ISO 37001. No to jest, to jest o przeciwdziałaniu korupcji jeżeli korupcji, to i nadużyciom. I tutaj ze szczególnym uwzględnieniem systemu sygnalistycznego i działalności sygnalistów, niedługo w grudniu już implementacja powinna nastąpić w naszym kraju. I, I o tym też już Ci mówiłem, także już chyba sygnalistów, kanały zgłaszania i, i, i podstawy, na czym to polega, o co tu chodzi, to, to już doskonale rozumiesz. Kolejnym systemem, który należy zapewnić, bardzo istotnym, to pro, program ochrony marki. Program ochrony marki. Rzecz często niedoceniana a również wykorzystywana w walce biznesowej, tak, w informacyjnej walce biznesowej, o której mówiliśmy też całkiem niedawno. Natomiast program ochrony marki zdecydowanie należy mieć, posiadać, stworzyć i, i, i bronić swojej marki po prostu. BHP, no BHP, przepisy krajowe, wytyczne krajowe i także norma ISO, na której można się oprzeć, to jest norma 45001, tam też jest ogromna ilość interesujących rozwiązań, które możemy zaimplementować do, do naszego systemu bezpieczeństwa, który tworzymy na podstawie polityki bezpieczeństwa aha, jeszcze pominąłem przy, przy, przy przeciwdziałaniu korupcji nad, oraz nadużyciom no przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu jest to wymóg prawny i, i no musimy się do, do wytycznych krajowych do prawa krajowego dostosować przepraszam dostosować no i w tym zakresie musimy stworzyć cały system bezpieczeństwa no i w końcu to co powiedziałem cyberbezpieczeństwo w zakresie prawnoorganizacyjnym prawnoorganizacyjnym no musimy spełniać całą masę wymogów prawnych żeby zapewnić firmie cyberbezpieczeństwo, a także bezpieczeństwo prawne. Zauważ, że każdy rodzaj bezpieczeństwa wiąże się bardzo poważnie z obszarem zabezpieczenia bezpieczeństwa obszaru prawnego. Takie są realia, takie są realia. O większości z tych systemów odrębnie opowiem w poszczególnych moich mikrorozważaniach o mikrozagadnieniach. To będą takie właśnie nasze mikrozagadnienia. Natomiast co do zasady, muszę ci powiedzieć, że już na kursie podstaw wywiadu bezpieczeństwa CSI, czyli CCSIF, Corporate Security Intelligence, już na, na, na tym kursie będę opowiadał, będę uczył dość szczegółowo o poszczególnych systemach bezpieczeństwa, na tyle, żeby w tym się naprawdę już dobrze orientować. Nie mówię, że, że, wie, że na kursie podstaw będzie pełna wiedza, bo jak powiedziałem, na każdy taki rodzaj systemu bezpieczeństwa, na każdy system, gdybyśmy poświęcili 100 stron, to mamy tych stron kilkaset, a kilkaset stron to jest kilkadziesiąt godzin kursów, a kurs CCSIF łącznie ma wszystko 16 godzin. A jeśli chodzi o 16 godzin, to mamy tam 16 godzin podstaw. Podstaw, jeżeli będzie ktoś chciał, Robić kurs, będzie chciał poznać wiedzę taką właśnie bezpiecznicką. To jest temu poświęcony kurs ekspercki, specjalny kurs, kurs. To jest certyfikowany kurs na eksperta CSI, czyli właśnie to jest kurs poświęcony stricte bezpiecznikom. To jest ta wiedza. Ale to, to już daleko wybiega. Ja o tym wszystkim oczywiście opowiem na webinarze. Wszystko wyjaśnię, wszystko będzie proste. Wszystko jest zrozumiałe, jasne i proste i dla każdego. Wystarczy po prostu zaczynać od podstaw. Na ten kurs zapraszam Ciebie, zapraszam Twoich pracowników, przyjaciół, kontrahentów. Wszystkich. Na dzisiaj zakończę. Mając nadzieję na przynajmniej jasne, jeżeli nie słoneczne, to po prostu niedeszczowe, niedeszczowy dzień. Życzę Ci miłego dnia. Akumulatory mamy naładowane. Zaczynamy poniedziałek z wielką werwą. Piotr Herman, szpiegul.pl. Cześć!